Choć od wybudowania nowego basenu nie minęło wiele czasu, mieszkańcy muszą pogodzić się z tym, że pływalnia po raz kolejny zostanie zamknięta. Tuż po świętach ruszą prace w największej Nietzce, od której całymi płatami odchodziła niebieska powłoka. Udało się ustalić, co było powodem problemów. Dokładnie, może też troszeczkę warto uspokoić i powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Obojętnie co by się nie działo, to za 5, 10, 15 lat również będzie się odbywać przerwa technologiczna. To jest taki stały element w tym rocznym funkcjonowaniu parku wodnego, który po prostu musi się zadziać, abyśmy my mieli spokój pracy, a klienci komfort korzystania z parku wodnego. A wracając do pytania, tak, rzeczywiście wiemy już, co jest nie tak, jaki błąd został popełniony, co zostało zrobione źle. Konkretnie chodzi tutaj o to, że farba, którą została wymalowana Niecka, nie była farbą do podłoża, które jest pod tą farbą, w związku z czym ona siłą rzeczy się odklejała. Teraz jest zupełnie inna metodologia prac wybrana. Zupełnie inaczej będziemy to wszystko załatwiać. To już będzie położona warstwa czystego polimocznika już barwionego przez producenta, czyli nie malujemy Nieckiej, kładziemy po prostu warstwę, która da nam spokój na 10 lat co najmniej. Tyle jest gwarancji przyznanej przez wykonawcę na tę powłokę polimocznikową. No a my mamy nadzieję, że to nie będzie 10 lat, tylko to już po prostu będzie coś, co spełni swoje zadanie na długie, długie lata. Po trudnych negocjacjach i rozmowach prawników udało się też ustalić, że ponad 200 tysięcy złotych, które trzeba wyłożyć na naprawę, zapłaci wykonawca basenu. Odbyliśmy wiele spotkań z głównym wykonawcą i no, doszliśmy i przekonaliśmy go do tego, że błąd leży po ich stronie. Tak naprawdę nie wyobrażaliśmy sobie sytuacji takiej, w której to my mielibyśmy ponosić jakiekolwiek koszty związane z naprawą tej powłoki Niecki sportowej. No i doszliśmy do takiego konsensusu, że płaci firma Ebud, my nie ponosimy żadnych kosztów absolutnie. Przerwa w funkcjonowaniu basenu ma trwać możliwie jak najkrócej. Wstępnie zakłada się, że z pływalni nie będzie można skorzystać przez pierwsze 3 tygodnie kwietnia. Przerwę kończymy 20 kwietnia planowo, czyli 21 kwietnia już chcemy wpuszczać pierwszych klientów po przerwie technologicznej. Mam nadzieję, że uda nam się wyrobić w tym czasie. Prace zostały tak zaplanowane, abyśmy spokojnie zdążyli zrobić to wszystko, co trzeba z Niecką Sportową, żeby wykonać jeszcze parę rzeczy, które mamy gwarancyjne. To są drobne rzeczy związane z jakimiś tam pęknięciami, drobnymi rzeczami, które trzeba przemalować. Później nalewanie wody, podgrzewanie, ostateczne badanie przez laboratorium. No i 21 kwietnia wpuszczamy naszych klientów.